You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. Witam was w kolejnym moim vlogu. No dzisiaj oram, orze pługiem pięcioskibowym, tylko że ten ma akurat 4, bo piąty korpus się niestety rozwalił, ale myślę, że tym Ursusem będzie łatwy orać czwórką. Oczywiście włączony mam przedni napęd. No trochę, jak widzicie, już sobie zaorałem. Chciałem pług ustawić, no już nie nagrywałem tego, jak ustawiałem z ojcem ten pług, bo no ciężko było, jest tak sucho, że może i nawet jest dobrze ustawiony, ale wyskakuje gdzieś z ziemi. Ale póki co od dawna mi nie wyskakiwał, na szczęście. No i oram, no. U nas suszy ciąg dalszy. Ostatnio w sobotę popadało cały dzień, faktem, ale no nic tego nie zmieniło. No, tam może trochę trawa podrosła, ale tak to cały czas to samo, więc pochyliłem pług bardziej w lewo, żeby wchodził głębiej w ziemię. No na razie to zdaje egzamin. No ale zobaczymy na dłuższą metę. Mam do zaorania dzisiaj 3,5 hektara. Jest to pole z tego vloga, gdzie kosiłem koniczynę. Później też to prasowałem. No i właśnie to jest to pole po tej koniczynie. No po koniczynie nam już nie było tej koniczyny. No i w tym roku postanowiliśmy to zaorać. No i najprawdopodobniej będzie tu pszenżyto, a tam niżej owies. Choć mi się wydaje, że wszędzie będzie pszenżyto. No, jak mówię, problem susza straszna. No ale orać trzeba, no. Też nie byłem tu z pługiem czteroskibowym, jakim już oryginalnie. Wchodzić w ziemię wchodził, ale no ciężko było go ustawić, bo tylny korpus cały czas starmi o ziemię i nie mogłem ani do tyłu, ani do przodu podjechać. To podjechałem do domu, wymieniłem na pług, którym ojciec wczoraj orał zetorem. Zdaję sobie radę. No oczywiście przedni napęd włączony, łatwiej. Powiem wam, że to jest moja pierwsza orka w ogóle z przednim napędem, bo jeszcze tego nie robiłem. No jest o wiele łatwiej niż bez przedniego napędu. Muszę się tylko przyzwyczaić, bo trochę krzywo oram, że mam wspomaganie. Dosyć czuła ta kierownica jest. Ale myślę, że to nie problem.
No jak widać, kurzy się nieziemsko. A kurzyć się może, byleby to jakoś zaorać. Musi tu posiać coś. Ostatnio też zdarzyła się nam taka przygoda z krową. Młoda krowa postanowiła sobie przy spędzaniu skrócić drogę. Koło nas jest taki staw. Staw, który nie był czyszczony parę lat. I obróz nie dość, że w jakieś zarośla, to jeszcze do tego zrobiło się tam bagno. No i ta krowa przez środek postanowiła sobie przejść. No i utknęła. No próbowaliśmy jej wszyscy wyciągnąć z rodziny liną, nie liną. No skończyło się na tym, że wezwaliśmy straż pożarną. No chłopaki przyjechali. No nie powiem, że łatwo, ale też się pomyczyli, ale wyciągli. Zresztą to nie jest taka pierwsza sytuacja, którą oni mieli. I na pewno mają więcej doświadczenia. No nam naprawdę pierwszy raz się coś takiego zdarzyło. No ale to krowa, no to tego się nie przewidzi. Jak możecie zauważyć, szyba w usucie się znaczy drzwi prawe wstawione. No trochę się naczekałem, ale w końcu przyszły drzwi. Przyjechał serwis wymienić. No nie powiem dokładnie, ile mi to kosztowało, bo nie chcę. No wszystko około 2000 zł. Ponad 2000. Na szczęście wszystko załatwione przez ubezpieczenie. Dostałem tam zwrot, ale nie pełną kwotę, tam chyba 10%, 90% tego, co wydałem na fakturze. No to sobie trójką podjadę. No i jakoś się udało wymienić te drzwi chociaż. To jest problem z serwisem, ponieważ firma, która nam sprzedała ten ciągnik, już nie będzie współpracować z Ursusem. Podobnoż im tam nie płacą za naprawy i za... no ogólnie za współpracę. No i nie wiem, kto teraz przejmie ten serwis. Ludzie chyba dzwonić do Ursusa, niech przysyłają kogoś, w końcu mam gwarancję. No na razie nie mam żadnych usterek, no ale jak się coś stanie, no to nie będę czekał nie wiadomo ile. Wolę to załatwić zawczasu, niż później biedować, że tak powiem. No tu słup już wyminęłem. Jak widać słup. O, szyby też zakurzone, no nie dziwię się. Ale jakoś powoli zaorał. Widzę, może pokażę wam, jak ten puk jest przechylony. Znaczy pochylony. No, będę musiał to teraz tak orać dziwnie. Będę musiał tu zjechać pod kątem. Źle trochę zacząłem tą morkę. No ale już teraz nic nie zrobię. Jak widać, puk pochylony. Ten zaczep cały czas prawie już idzie mi po ziemi, ale no nic nie zrobię, nic nie poradzę na to, że jest tak twardo. No widać, jak jest przechylony. No ale jakoś orze. Patrzę, czy wszystko w porządku, ta siuba mi się tutaj poluzowywała. No widać, już jest uwalony. No ale pracuje dosyć często, więc nie ma tu co gadać. No, w komentarzach możecie napisać, jak u was z orką,
Czy też tak ciężko się orze, sucho, jak cholera? Czy może lepiej? No u nas strasznie, strasznie w tym roku. A chyba jeszcze wyjadę tutaj w prawo i jakoś chyba tak będę kombinował. Wybrałem taką krzywiznę i no i dobrze, objadę sobie. No chyba będzie najlepiej. Muszę to i tak zaorać tutaj zarośnięte. Możecie napisać w komentarze, jak u was żniwa poszły. O, u nas nie było najgorzej, ale też super nie było. Spało marnie. Prawdopodobnie będziemy musieli dokupić trochę zboża. Krowy po zimie pewnie nie będą miały już co jeść. W sensie takiej paszy ze zboża, śrutu. Czy śruty, jak tam lubicie mówić. Wolicie mówić. O, krzywo oram. Ale jak wcześniej wspomniałem, teraz spróbuję to wszystko wyrównać. O, tutaj coś lekko idzie. No, tu jest dosyć płytko mi wyszedł ten łuk. No, w niektórych miejscach jest super, nawet dobrze idzie, a w niektórych to w ogóle się nie da orać. Łuk wyskakuje. No, mówię, będę musiał to poprawiać. No, tam był właśnie taki kawałek, że wyskoczył ten łuk. No, ale tu już ze 4 lata nie było rane, więc trochę się ta ziemia zbiła. No, tu nawet głębiej, wolniej sobie pojadę, bo zaraz mi tu wyskoczy łuk. Uważałem, że im wolniej tam jeżdżę, no to tym lepiej się orze, nie wyskakuje aż tak. Nie wziąłem uchwytów, nie wziąłem stojaka, bo się trochę śpieszyłem. A tak bym ponagrywał jeszcze coś spoza kabiny. Jeszcze będzie okazja, koło domu będę miał rania. Chyba, że ojciec to zaora dzisiaj. No, ale tam jeszcze kawałek pola zostanie, więc może z etorem coś poora. No zobaczymy. Nie będę wjeżdżał, nie mam po co. No, a w sumie jeszcze mogę zaraz przyjechać, jakoś wyrównać. Nagrywa się, nagrywa, no nieraz muszę spojrzeć. Czasem się jeszcze mylę, bo to nowa kamerka. Nie sprawdzę ustawień i nagrywam w pętli po 3 minuty. No już dzisiaj tak miałem. Ale w ogóle wolałem poprawić i na nowo nagrać ten vlog. Miałem jakieś ręce i nogi, niż go tak sklejać. Dobra, wytrę sobie szybę. Pojechać. Widać, kurzy się,
tutaj przy drzewach jest trochę lepiej. Lepiej wchodzi ten pług, ale no tam wyżej, gdzieś w tamtych miejscach, no jest ciężko dosyć. Tu se zwolnię, bo nie chcę się skakać na fotelu. Też takie to męczące. No a jeszcze mam trochę tego orania. Na szczęście jeszcze nie urwałem niczego. Tam jeszcze też były wymieniane wczoraj, ale ojciec wczoraj orał już pole jedno. No i powiem wam, że zdarły się te lemiesze, jakby z 10 tych pól wyorał. No mam nadzieję, że w październiku już popada, no bo jak się posieje, to też by się przydał, bo nie będzie wschodów w ogóle. Jak będzie u nas taka pogoda, no to zboże też nie zejdzie i będzie dopiero tragedia. No jeszcze pewnie zrobię jakiegoś vloga z siewu tutaj tego przężyta i owsa. No a że będzie tylko przężyto, bo też tak może być. No, że tam wyorał krzywo, kręcę tą kierownicą niepotrzebnie. No, mam nadzieję, że nikt nie zadzwoni na policję, że im kurzę. Bo w ogóle z tym to są niezłe przeboje. Można na rolnika wezwać policję tylko dlatego, że robi w polu, a jakimś starym babciom czy tam nowobogackim wsiokom to przeszkadza. A jeżeli chcą mieszkać na wsi, to muszą się do tego przyzwyczaić. Niestety, takie jest życie. Jest to dla mnie niezrozumiałe, no ale na szczęście ostatnio czytałem artykuł, że już policjanci nie będą wlepiać mandatów za to, że kurzy się czy coś w tym stylu. No, to są prace, które trzeba wykonać. No a jak widać, nie wszyscy to rozumieją, albo nie wiem, nie chcą zrozumieć. To sobie wyprostuję, pojadę na wprost, bo też porobiłem takie rowy. No jeszcze miałem problem z tymi krzakami. Chciałem, żeby urwało mi tego koguta. A już się pomyliłem. I no musiałem uważać co chwilę, zatrzymywać się. Tutaj nie doorałem do końca. Więc pojadę tak. Już nie będę robił takich. Ostrych zakrętów. Może mi się uda tutaj wyprostować się trochę. No w planach mam kupno pługa obrotowego. No trójki albo czwórki. No na razie będę musiał poczekać, bo wiadomo, kredycik się sam nie spłaci, a pług mi nie jest tak od razu na gwałt, że tak powiem, potrzebny. Może poczekać, póki co oram tymi zagonowymi. Ale jakoś to idzie, nie jest tam źle. No i to jest dosyć tak płytko. Idzie mi ten pług. Ale widzę, że jak tylko zwolnię, no to coś tam wchodzi w tą ziemię. No jest strasznie sucho, no. Tylko deszcz może nas tu zbawić.
dooram to tutaj do tego, bo jest trochę nierówno. No i znowu sobie biegi zmieniałem, nie wiem po co. Będę zobaczyć, czy wszystko w porządku z tym pługiem. A tam różnie bywa, z kabiny mogę tego nie zauważyć. Tam też mi się czasem poluźniała taka śruba przy pługu. Pługu, co ja gadam. Przy tutaj, przy zawieszeniu. Tym tuz z tyłu. Cięgna to się nazywają, nie pamiętam już. Wszystko wygląda dobrze. No może teraz zauważyć, jak on głęboko wchodzi. Jednego wyjścia nie miałem, no ale i co, jaką taką sobie daję radę. Najgorsze to jeszcze ten słup mi tu będzie przeszkadzał, ale jakoś sobie z nim poradzę. Jest to jakaś tam straszna trudność. No tutaj nawet ładnie wchodzi w ziemię. Żadnych butelek tu nie ma. Dobrze. Będę tam dojeżdżał do samego słupa. Teraz sobie objadę. No w sumie to już było na tyle. Widzę, że mi bateria siada powoli. A jeszcze dojadę tam do końca i będzie tyle. Możecie też w komentarzach napisać, jakich wy używacie kamerek. No ja obecnie używam Sony Orlo X Pro. To jest kamerka sportowa. No już chyba mówiłem, ile mnie tam kosztowało, ale nie był to jakiś ogromny koszt. Jak na tą jakość, jaką miałem z telefonu, no to to jest 100 razy lepsza. Wiadomo. No muszę tą trawę tam przeorać. No tam nawet głęboko weszedł, ale tutaj zaraz będzie jeszcze płyciej. You know I'm too
too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I